jakoś udało nam się dzisiaj wytłumaczyć moją obecność na Wieczorze Wileńskim. Mam nadzieję, że wytłumaczyłam tę swoją obecność już. Poza tym również dania kresowe, które gdzieś tam się przebijają w różnych książkach i w różnych opowieściach. Również czasami przygotowuję w moim domu, bo bardzo lubię gotować. I lubię poznawać różne smaki, kuchnie i historię tych smaków. Oczywiście kuchnia wschodniopruska jest również mi bliska, którą to przyrządzam, a przepisy wrzucam do moich powieści, żeby było nie tylko historia. Nie jestem historykiem, więc ta moja historia w tych książkach nie jest taka podręcznikowa może. Bardziej piszę o emocjach i o tym, co się kiedyś naprawdę wydarzyło, a jakiego człowieka spotkałam i który mi o tym opowiedział. Ale również przygotowuję w domu dania kuchni kresowej. No nie wyobrażam sobie ugotowania barszczu, nie ukisiwszy w pierwej buraków. No nie ma takiej możliwości po prostu. Tak samo grzyby kiszone i inne smaki, które są znane z Wilna oczywiście, a bliny gryczane ze śmietaną gęstą, w której stoi łyżka, to chyba nie muszę Państwu opowiadać, jakie to pyszne. I to też nas łączy, bo te przepisy przywędrowały na Mazury z tymi, którzy przyjechali tu do nas w repatriacyjnych wagonach i którzy zmienili nagle rzeczywistość w inną. I ze swoim świetnym zaśpiewem, ze swoją śpiewnością słów zamieszkali tutaj w domach, stali się sąsiadami, stali się rodziną niejednokrotnie i wciąż jednak ci ludzie wspominają tamte kresy. A w Mrągowie powstały dwie ulice, Wileńska i Nowogródzka. Wiadomo dlaczego, bo tam zamieszkali na jednej ulicy ci z Wilna, a na drugiej ci z Nowogródka i sobie tam mieszkają w tej chwili już rodziny tych rodzin, które przyjechały, ale wciąż w moim mieście jest wielu repatriantów, między innymi kronikarz mrągowski Ryszard Bitoft, który to służy mi zawsze pomocą i bez którego w prawdziwych historii nie powstałyby moje książki, które to piszę. Bo też chcę ocalać opowieści prawdziwe, nie tylko historię mojej ziemi, nie tylko historię Morze Prus Wschodnich również, bliższe sercu oczywiście Mazury, bośmy wszyscy z Mazur, ale o Warmię też czasami zahaczam. Natomiast pan Ryszard Bitoft jako repatriant ma w swojej pamięci jeszcze swoją podróż na Mazury. Często mi o niej opowiada, opowiada mi też historię miejsc, które są ważne dla miasta, a jakie były kiedyś, bo udało mu się zebrać te opowieści dzięki niemu mogę ocalać od zapomnienia w książkach, które łączy oczywiście współczesną zupełnie fabułą. Jest w tej fabule i miłość, i przyjaźń, i zawód jakiś, i jakiś problem, dramat, a tam czasem i ostatnie pożegnanie postaci jakiegoś bohatera, czyli to, co musi być w książce, to, co musi być w powieści, bo w powieści to najlepiej, żeby była albo miłość, albo krew, a że mam usposobienie dość pogodne, to wybieram zawsze te pierwsze. Historię, czyli bardziej miłość niż smutek i jakiś dramat. Państwo, wiem, że wielu z Państwa zna moje książki, bo już mi to Państwo powiedzieli dzisiaj, więc ja wiem, że mówię w tej chwili do osób, które już przeczytały jakąś jedną z książek i mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na kartach tych książek nie raz. Oczywiście w każdej z moich powieści, napisałam tych powieści już 11 i dwa zbiory opowiadań, w każdej z tych jest prawda. I każda powieść i każde opowiadanie oparte jest na prawdziwych opowieściach i wydarzeniach, jak na przykład moje spotkanie przed laty z Hansem Rickowskim, który przyjechał z Niemiec w taką właśnie sentymentalną podróż, w jaką my jeździmy do Wilna. Przywiózł swoją żonę, bo chciał jej właśnie, jak widziałam, jak pani wchodziła, bo chciała żona zobaczyć dawną ojczyznę Hansa, czyli Heimat. A Hans do mnie mówi, że to nie jest mój Heimat. Heimat mnie nie chciał. Heimat mnie wyrzucił. Tam jest mój Heimat. I tam w Niemczech, koło Heidelberga. I zdałam sobie sprawę, że ten człowiek, kiedy był małym dzieckiem i musiał uciekać przed Armią Czerwoną w styczniu 45, on zachował ów strach i ów niezrozumienie na całe swoje dorosłe życie. I on do dzisiaj nie wie, dlaczego musiał stąd jechać. A kiedy mi o tym mówił, płakał. I opowiedział mi historię, kiedy matka któregoś dnia przyszła właśnie do domu, powiedziała, że
uciekamy, nie możemy tu już być dalej, kazała mu się spakować, dzieci młodsze, jego rodzeństwo spakowała, tata był na froncie we Włoszech, więc musieli sobie radzić sami i uciekli w styczniową, mroźną noc, a potem szli, on nie umie mi powiedzieć, ile dni szli, bo jemu cała ta wędrówka zlała się w jeden czas w jego pamięci. No ale dotarli już nad Zalew Wiślany, skąd miał odpłynąć Gustloff, czyli statek, który miał przewozić tych wypędzonych na niemiecką stronę. I Hans nagle zauważył w tłumie ludzi wchodzących na statek mężczyznę podobnego do jego ojca. Pobiegł za nim. A to nie był jego ojciec, bo jego ojciec w tym czasie był we Włoszech. Zgubił się matce. Matka nie wsiadła na statek bez małego Hansa. Nie wyobrażała sobie, że może zostawić swoje dziecko po tej wrogiej już stronie. Wolała z tym dzieckiem umrzeć tu, bo mówiła, że pewnie zginął, niż wypłynąć do wolności, do ojczyzny bez dziecka. Dziecko odnalazło się po kilku godzinach. Niestety statek odpłynął. Oni gdzieś tam przenocowali, jacyś dobrzy ludzie ich przygarnęli, a na drugi dzień dowiedzieli się, że statek tej nocy zatonął. I zginęło tam więcej ludzi niż na Titaniku. A długo, długo o tym się nie mówiło. A tam zginęły przede wszystkim kobiety i dzieci, bo mężczyźni byli gdzie indziej. I to jest dramat tych właśnie wypędzonych, którzy tak naprawdę nie byli odpowiedzialni za tę wojnę. Kobiet i dzieci. Dzieci. Historię tę opowiedział mi Hans Rickowski, a potem oprowadził mnie po swoim mieście, czyli po Zensburgu. Bo dla nas Wilno zawsze będzie Wilnem. A dla niego, Wrągowo, będzie zawsze Zensburgiem. Ta sama miłość bez posiadania. Również do nazwy. To się nie zmieni. Nigdy nie powiemy na Wilno Wilnus. Po prostu jest to niemożliwe. I on przeprowadził mnie po tym mieście i pokazał. Z tej góry na sankach zjeżdżałem. A ja mówię, ja też. A tu dochodziłem do szkoły. A ja mówię, ja też. A tu to z mamą na promenadę się kaczki karmiło. Ja też. Historia zatoczyła koło. Mały, czarno-włosy człowieczek przewrócił ład w całej Europie. Nie przewrócił ładu w naszych pamięciach. Mamy wciąż te same pamięci tych samych miejsc. Pomyślałam, że napiszę o tym książkę, bo skoro już los mnie zetknął z Hansem, muszę to ocalić od zapomnienia. Takich historii za 50 lat już nie będzie. Będą, ale w opowieściach, a nie w kontakcie z żywym człowiekiem. Muszę go ocalić. I Hans stał się bohaterem prowincji pełnej marzeń, prowincji pełnej gwiazd, prowincji pełnej słońca, prowincji pełnej smaków. Te cztery tomy współtworzę z moim Hansem, który to stał się już potem postacią powieściową oczywiście, ale jego historie są jak najprawdziwsze. Moja bohaterka poznaje te historie wszystkie i kocha tak jak ja swoją ziemię, bo nie mogłabym przecież napisać książki, będąc lokalną patriotką, o braku lokalnego patriotyzmu i nie mogłabym napisać książki, której bohaterką będzie kobieta, która nie jest lokalną patriotką, bo nie jest to dla mnie naturalne. Dla mnie naturalny jest patriotyzm lokalny, tak jak dla państwa. Bo po co tu jesteśmy? Bo wszyscyśmy lokalnymi patriotami. Pisząc te moje książki zawsze wynajduję jakieś historie, zwłaszcza te mazurskie, jak historię mojej czytelniczki, którą poznałam w taki dziwny sposób, bo przyjechała po prostu do Polski. Najpierw znalazłam je w internecie. Dzielna kobieta, bo to kobieta jeszcze z dawnego Zensburga. Ona mnie znalazła w internecie i powiedziała, że przyjeżdża do Wrągowa, bo pochodzi z Zensburga. Się urodziła tu. I ona by chciała, żebym jej podpisała książki, bo jej rodzina z Polski ciągle wysyła książki o Zensburgu. I tak się spotkałam z Juttą Ochsenknecht, dawną mieszkanką Zensburga. I ona również opowiedziała mi, jak wyglądało życie w owym Zensburgu. I opowiedziała mi historię, do której nigdy wcześniej nie udało mi się dotrzeć. Bo ja mam relacje ludzi, którzy mieszkali w czasie wojny, ale nie poznałam dokładnie nigdy nikogo, kto był świadkiem niemalże kryształowej nocy, która była w 1938 w Mrągowie. Kiedy to nastąpił jakby zapowiedź pogromu Żydów nastąpiła. I ona się odbyła nie tylko w Niemczech, ale i na Prusach Wschodnich, czyli w Mrągowie.
I jej koleżanka właśnie, z którą się znały na ulicy obok, była Żydówką. I Jutta opowiadała, jak w niedzielę po tym pogromie szła do kościoła i widziała, że kamienice, bo kamienice żydowskie były w centrum położone, że we wszystkich są wybite okna, te domy są opustoszałe. Co się stało? I ludzie zaczęli mówić, co się stało tej nocy, że tej nocy spędzono wszystkich Żydów pod dawny zakład dla obłąkanych niedaleko bożnicy i wybrano wszystkie księgi, święte szaty z bożnicy, spalono na stosie, a tym Żydom kazano się przyglądać, jak wszystko to, co ich, dla nich ważne, płonie. A potem wywieziono ich w kierunku Borowskiego lasu i potem okazało się, że żaden mrągowski Żyd nie wrócił już do Mrągowa. I Jutta opowiada, że poszła wtedy do kościoła. Ona była katoliczką, była msza w kościele katolickim, w tak zwanym Świętym Wojciechu u nas, centralny, najgłówniejszy kościół w Mrągowie z czerwonej cegły. I tam ksiądz Zambony mówił, że bardzo dobrze się stało, co się stało. Że oni nie są potrzebni. I dobrze im tak, że już ich nie ma. I ona wtedy na cały kościół zaczęła krzyczeć, dlaczego on tak mówi? Przecież jest wyznawcą Ewangelii Miłości. Wyprowadzona została z kościoła, a jej rodzice niemal wyklęci z parafii. Zachowaniem Jutty wszyscy byli w kościele, w parafii zbulwersowani. I ona nosiła przez całe życie piętno takiej niechcianej katoliczki w tym Mrągowie. Opowiadam o tym prowincji pewnych smaków, między innymi, bo z Jutty tworzę również bohaterkę mojej książki, na co ona się zgodziła. Jutta nie poszła na Gustlofa, kiedy ich wypędzili, ale mieli przeprawić się przez zamarznięty Zalew Wiślany. Jej rodzinie udało się przejść bezpiecznie przez Zalew Wiślany, stanęli na brzegu. Ktoś w tłumie zawołał, że dla tej małej dziewczynki dajcie gorącego ziemniaka, to się i ogrzeje, i się naje. I ktoś jej dał do ręki gorącego ziemniaka, i ona tak bierze ten ziemniak i się ogląda na tych, którzy idą za nią przez Zalew Wiślany, przechodzą. I w tym momencie Rosjanie zaczęli ostrzeliwać ten zalew. I tysiące ludzi zaczęło wpadać do lodowatej wody i ginąć na oczach Jutty. A ona mi mówi, że staliśmy wtedy, wszyscy patrzyliśmy na ten dramat, nie mogliśmy nic zrobić, kompletnie nic. I wszyscy wtedy wstydziliśmy się, że żyjemy. Te historie również ocaliłam. Takie słowa ważne, które wypowiadają moi bohaterowie, staram się ocalać. Czy w opowiadaniach, czy w powieściach. I wszystkie te powieści będą zawsze przeplecione Mazurami, bo ja jestem stąd. Bo nasiąkłam Mazurami. Tak samo, jak nasiąkamy zapachem frezji w pomieszczeniu, w którym stoją frezje. Ja nasiąkłam w taki sam sposób Mazurami, tak jak państwo. Państwa koleje losu są bardzo różne. Tu pan z Wilna, pani 30 km od Wilna. Porozrzucała nas ta wojna na wszystkie strony świata. A jednak tu, w stręgielkowskiej prowincji, znaleźli państwo ostoję dla swoich marzeń, dla swojego życia, dla swojego szczęścia. I wszyscy mamy teraz w sercu swoją prowincję. Nie poznałam jeszcze na swojej drodze człowieka, który nie miałby w sercu żadnej prowincji. Nie znam takiej osoby. Natomiast nie w sercu każdego człowieka jest wielkie miasto. To prowincja nas łączy. To w prowincji są nasze źródła, nasze korzenie, nasza miłość. Wszystko jest w prowincji. Cieszmy się, że jesteśmy z prowincji. Bo jesteśmy przez to szczęśliwsi. Że nie tylko mamy ją w sercu, ale mamy ją na co dzień i możemy nią oddychać, nasiąkać. I dlatego też moje książki wszystkie są o prowincji. Bo o czym ja mogę, kobieta z prowincji, pisać, jak ja się na niczym więcej nie znam, jak tylko na prowincji. 5 lat temu wyprowadziłam się z Mrągowa, wybudowałam dom pod Mrągowem z drewna, tak żeby było tak, jak moja babcia miała dom z drewna. I w takim domu wychowała się moja mama. I w takim domu pomyślałam, że dobrze, że wychowa się mój syn, chociaż mój syn już jest duży i wtedy, kiedy się przeprowadzaliśmy do drewnianego domu, też był duży. Ale ja marzyłam, mu zafundować po prostu prawdziwą prowincję, żeby on mieszkał na wsi, a nie w bloku, w którym mieszkaliśmy tyle lat. I udało mi się zrealizować te marzenia. Mieszkam teraz pod Mrągowem, niedaleko, ale we wsi, w której kończy się asfalt. Marzyłam mieszkać po prostu na końcu świata. Prawie jak w Stręgielku mieszkam.
Bo u was nie ma zasięgu. Nie, bo ja miałam rozmowę telefoniczną, jak jechałam. Jak wjechałam na podwórko i nagle wszystko zgasło. Nie ma zasięgu, koniec, jest pozamiatane. Moja rozmowa nie została dokończona. Zastanawiam się, co myśli osoba, z którą rozmawiałam i z którą tak nagle zgasłam. Pewnie odchodzi od zmysłów, co się ze mną stało, a ja po prostu jestem w Stręgielku. Prawda, na prowincji mazurskiej. Więc ja mieszkam w takiej samej wsi, przez dłuższy czas, zanim nam niezmodernizowali wieży, też nie miałam zasięgu, nie można się było do mnie dodzwonić. O internecie nie wspomnę, bo w pewnym momencie był towarem luksusowym. Natomiast miałam majowy rechot żab za darmo, bo dom zbudowałam nad stawem. Natomiast miałam na żywo zapach rzepaku, który kwitnie i tylko on tak pachnie, pudrowo, słodko. I na żywo miałam gody żurawi za moim domem, bo sobie tam urządziły schadzki. Oraz sarny, też na żywo. No to chyba to jest lepsze niż już ten zasięg, prawda? Tak mi się wydaje. Słucham? Wilków nie ma tam blisko. U mnie akurat nie ma wilków, ale są przemarsze dzików. I mój dom zbudowałam na takim miejscu, gdzie mieszkańcy mi mówili, że tutaj przez lat... O, tutaj jest przemarsz dzików. Pani, dom to stoi na szlaku przemarszu dzików. I ja myślałam, że one będą mnie tam nawiedzać w jakiś sposób. Mówię, z przyzwyczajenia czy co. No tylko raz jednego spotkałam. Czyli one szybko się odzwyczaiły. Poczuły, że jest człowiek i one już tam nie chodzą. Tak, natomiast sarny to zachodzą, tak, sarny to u nas jest bardzo dużo i zające ciągle biegają po mojej ziemi, bo ja celowo nie ogrodziłam mojego domu po to, żeby mieć właśnie ten kontakt z tą naturą. Jakbym się ogrodziła, już by mi zając tam nie był. No i jak ktoś do mnie przychodzi, a ja mam za jednym oknem już zupełne pola i tak sobie usiądziemy i się ktoś pyta, a dokąd ty masz działkę? Bo to takie cywilizacyjne jest pytanie, prawda? Dokąd się ma tą działkę? A ja mu pokazuję zawsze na ten bezmiar, aż po horyzont i mówię, het! Tak mówię. I nikt nie wie, gdzie ja mieszkam w zasadzie. Het! Może jakieś pytania są do mnie? Nie chcę państwa tak mocno molestować oczywiście swoją osobą. Oczywiście będą autografy. Przywiozłam trochę książek. Książki są porówno 30 zł i już część z pań wzięła, więc ja też te książki podpiszę, a jak zabraknie, to mam je jeszcze w samochodzie, bo nie wiedziałam, że będzie tu aż tyle ludzi. Po prostu jestem zdziwiona, że to jest tak wspaniała, wielka impreza. Ja nim wybrałam się na imprezę, to obejrzałam sobie pani Tereski zdjęcia na Facebooku, bo to człowiek dzisiaj musi być nowoczesny. Nie dość, że to, nie tylko, że to ziemię ma het i te zające na łące, natomiast człowiek też musi się odnaleźć w tej drugiej stronie cywilizacyjnej nieco. Ona, ta cywilizacja służy nam dzisiaj, jeśli służy, to dobrze, tak jak pan Stefan też już się wspomaga slajdami. I wszyscy wspomagamy się telefonami, ale prowincję i tak będziemy mieli w sercu i tak, i ona będzie najważniejsza. Natomiast ja tak zawsze mówię, że nóż też służy do krojenia chleba, ale i do zadawania ran. Tak samo jest ze współczesnymi wynalazkami, na przykład telewizorem i Facebookiem. Zależy, do czego użyjemy. Więc używam tych narzędzi oczywiście, ale w celach takich kontaktowych z czytelnikiem. Nie spędzam tam godzin przed tym moim komputerem, bo jest w życiu, mam jeszcze tyle nieprzeczytanych książek, że człowiek tego nie ogarnie w ogóle. To przecież chociaż trochę trzeba poczytać, prawda? I oglądałam zdjęcia z Mazowskiego i patrzę, no mnóstwo ludzi. A produkował się na moim miejscu Robert Reszka. Kto był też, jak był Robert? Mój serdeczny kolega, chociaż ty jest taki młody, ja mu zawsze mówię, ty jesteś tak obrzydliwie piękny i młody, że aż mi się nie chce z tobą gadać. I zakolegowałam się z Robertem właśnie poprzez książki, poprzez Facebooka. On jest takim dziennikarzem, ma swój taki portal, Pokochaj Mazury. Jest przede wszystkim strasznie stąd, dziwię się, co on tam siedzi w tym Poznaniu, robi. Ciągle mu mówię, że on jest tam przez pomyłkę, ładuję mu to do głowy, on mówi, że wie, ale wciąż tam siedzi. Słucham? Pyl się najadł i teraz ma. Tak. Przekażę mu, że przestał już te pyry jeść.
I wiem, że Robert przyjechał i ja miałam tutaj razem być z Robertem wtedy na tym mazowskim. Ja niestety miałam wtedy dużą prasę i byłam w podróży. Natomiast Robert też mnie fascynuje tym, że jest taki młody, a tak bardzo kocha tę ziemię. Bo co innego, jak to się mówi, my starzy, prawda? Ale on, zupełnie inne pokolenia, jednak zakochany bezgranicznie w Mazurach. I oglądałam właśnie zdjęcia, chciałam zapoznać się, co to będzie za impreza, więc nie jestem absolutnie rozczarowana, jest mi bardzo miło na takie wspaniałe audytorium, a zwłaszcza, że te kresy u niektórych dziedziczne, u niektórych zaraźliwe, ale nas wszystkich łączą, prawda? Myślę, że będę powoli kończyć, bo jest jeszcze tutaj kilka rzeczy w programie, a ja też już niedługo wyruszam w kolejną podróż i przyjechałam tylko na kilka godzin pomieszkać do miasta mojego, do domu mojego i tak to się zawsze jakoś składa. Ale tak reasumując, życzę Państwu siły w spełnianiu wszelkich marzeń, jakie Państwo mają, bo marzenia mają moc spełniania. Ale przede wszystkim życzę miłości do tej prowincji, z której jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, z którą jesteście Państwo związani. Ja o Waszej prowincji pisałam również wiele w opowiadaniach i tych, których publikuję w Gazecie Olsztyńskiej, więc nie myślcie sobie, że jestem taka znikąd, bo ja znam dobrze Waszą ziemię. I trochę ją też od pani Jadwigi Tresenberg z książek jej się wiele nauczyłam, tej waszej prowincji i pewnie jeszcze tu wiosną wrócę, kiedy trochę się ociepli, a i ludzie jakoś wyjdą z domów i będą chcieli mi opowiadać swoje historie. Także jest to ziemia mi bliska, która też pojawia się w postaci Jadwigi Tresenberg albo w postaci waszych legend, które tu tak pięknie obowiązują. To też piszę tutaj w moich książkach o was. Bardzo kocham te Mazury, waszą stronę. W waszą stronę lubię jeździć. I życzę, żeby ta miłość w nas trwała. Miłość i do Kresów, i miłość do Mazur, i miłość do wszelkich prowincji, jakie nas kiedykolwiek ze sobą połączą. Dziękuję Państwu za uwagę, życzliwość i za wszystkie dobre myśli, które ja wyczuwałam, a były w Państwa głowach. Dziękuję. Bardzo, bardzo dziękujemy pani Kasiu jeszcze raz. Dary serca. Dary serca. Teraz poproszę.